Dzień dobry, dobry wieczór, co jest prawie, kiedy Państwo oglądacie ten program. Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem się pochylić nad problemem wód polskich. Wody polskie są głównym bohaterem tak naprawdę całej akcji związanej z Odrą. Co prawda wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że rząd Zjednoczonej Prawicy dołoży wszelkich starań, żeby nie wykazać, kto jest odpowiedzialny za wytrucie Odry. Będą różne, że tak powiem, mniej bądź bardziej wiarygodne historie opowiadane, natomiast główny bohater się nie znajdzie. Natomiast za zarządzanie, czyli za porządki w rzekach polskich odpowiadają Polskie Wody. Polskie Wody zostały stworzone jako jeden z pierwszych pomysłów pisowskich na zabranie różnych dóbr samorządowi i kompetencji samorządowi, przede wszystkim wojewódzkiemu. Wybór, który padł na Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, czyli RZGW, był o tyle tyle, powiedzmy inaczej, i politycznie sprytny, i powiedzmy społecznie akceptowalny, dlatego że regionalne zarządy gospodarki wodnej były takimi organizmami, które raczej domagały się dofinansowania ze strony województw. Zbytnich profitów z tego nie było, ich działalność też nie była działalnością, na terenie której można byłoby się pochwalić. To znaczy, było to taka działalność, która była taką typową działalnością, typowo zapleczową i typowo w miejscach, gdzie było relatywnie mało ludzi. Więc to był jakby powód, dla którego będącemu wówczas na fali PiS-owi ten temat jakby udało się załatwić. Skąd się wziął pomysł Wody Polskie, znaczy organizacji Wody Polskie? Otóż myślę, że pomysł się wziął z tego, że ekipa, która na początku, kiedy powstawała ta ustawa, działała w tym Ministerstwie Środowiska, no, znała bardzo dobrze wzór Lasów Państwowych, które były bardzo dziwnym tworem, unikalnym w skali Europy, to znaczy pomysł na coś takiego jak Państwowe Gospodarstwo Leśne. Lasy Państwowe bazował na tym, iż będzie to państwowy operator, który będzie nie posiadał osobowości prawnej, no i będzie bardzo silnie i sprawnie zarządzany, i co więcej, będzie nad nim kontrola polityczna. No i taki był pomysł na Lasy Państwowe w roku 1924, kiedy one powstały, to niedługo będzie 100 lat. No i dobrze byłoby powiedzieć, skąd się ten pomysł na te lasy państwowe pojawił. Otóż trzeba zacząć od tego, że po I wojnie światowej, po wojnie polsko-bolszewickiej, zaraz w pierwszych latach niepodległości, Polska przypominała dzisiejszą Ukrainę. To znaczy, była krajem, który prowadził wojny, które były kosztowne. Mieliśmy zdecydowanie mniej przyjaciół, którzy nam dawali forsę i broń, niż Ukraińcy dzisiaj, więc szło to dużo ciężej. Na szczęście, że tak powiem, pewne sprawy udało się ogarnąć, no i potem trzeba było ogarnąć pieniądze publiczne i gospodarkę. No i w tym celu trzeba było tak powiem wyciągnąć ze skarbonki wszystko, co było. No i jednym z pomysłów, który się pojawił, był taki, że sprzedano licencję angielskiej firmie Centuria na pozyskanie drewna z Puszczy Białowieskiej. No i ta firma, że tak powiem, zabrała się za intensywne pozyskiwanie. Co prawda w kontrakcie miała zapisane, że ma obowiązek zrobienia odnowień, tam różnych innych rzeczy. To powiem, że to tak ma być taka bardziej zrównoważona gospodarka. No akurat Centuria zajmowała się głównie wyciąganiem drzewa, zbieraniem pieniędzy i chodu.
No i doprowadziła do sytuacji, że na terenie Puszczy Białowieskiej powstały zręby zupełne, czyli wycięto wszystkie drzewa posiadające jakąkolwiek wartość ekonomiczną na obszarach po 100 hektarów i więcej. To znaczy były takie. W tej chwili te zręby, które widzimy w lasach państwowych, to jest kilka hektarów. Natomiast ja tutaj mówię o zrębach po 100 hektarów, po ogromnych, że tak powiem, zrębach. No i to oczywiście spowodowało no, reakcję polskich władz, polskiego rządu. No i postanowiono, że trzeba z tym zrobić porządek. No i porządek polegał na tym, że centurnie wyrzucono z Polski. No i postanowiono, że właśnie będzie tym zarządzać grupa leśników, która będzie poddana kierownictwu politycznemu przed wojną od początku do końca. Na czele Lasów Państwowych stał dyrektor generalny, nawiasem mówiąc obecni dyrektorzy generalni w takiej Izbie Pamięci mają również jego portret i wszystkich chyba następców, który był jednocześnie wiceministrem rolnictwa. Bo wtedy struktura Lasów Państwowych należała do działu rolnictwo, działu środowisko na dwudziestoleciu międzywojennym nie było. Natomiast jakie były dwa elementy związane z działaniem Lasów Państwowych, które spowodowały, że jest to dość dobrze działająca instytucja? Otóż pierwszym elementem jest to, że leśnicy posiadają pewną etykę zawodową i ta etyka zawodowa jest związana z działalnością związaną z pozyskiwaniem drewna. Otóż jest sytuacja taka, że wiek rębności, czyli wiek, w którym się pozyskuje drewno w stosunku do najczęściej występującego w Polsce drzewa, czyli sosny, to jest 100 lat. Człowiek, który pracuje lat 40, uważany jest już za człowieka, który jest długo i długo zasiedziały. Ludzie, którzy pracują lat 50, to myślę, że się znajdą takie jakieś pojedyncze egzemplarze. Natomiast sosna rośnie 100 lat. W związku z powyższym, jeżeli się hoduje las, to się hoduje dla przyszłych pokoleń, nie dla siebie. No więc tutaj, żeby te lasy rzeczywiście można było hodować i one się nadawały do przekazania następnym pokoleniom, to osoby, które się tym zajmują, muszą dokładać wszelkich starań, bardzo o to dbać. No i właśnie mieć takie poczucie pewnej misji dziejowej. I to jest pierwszy element, który jest z tym związany. Drugi element to jest to, że Lasy Państwowe bazowały na doświadczenia wcześniejszych leśników, które były i były również wcześniej Lasy Państwowe, które były jakoś tam zarządzane, więc jakby jakieś tam tradycje były. No i do tego była silna polityczna centralizacja, to znaczy szefem wszystkich szefów był wiceminister rolnictwa przed wojną. W tej chwili jest dyrektor generalny, który jest powoływany przez ministra środowiska dla jego własnej przyjemności, czyli minister komianuje i odwołuje, że tak powiem, bez jakichś większych problemów. No i to daje, że tak powiem, władzom politycznym kontrolę nad tym, co się w lesie dzieje. To była taki rodzaj, pomyślałem, to był jakiś taki rodzaj bezpiecznika w strukturze, która miała gospodarować lasem i w której mogło się coś złego zdać, widek casus centurii, o którym już mówiłem. No więc chodziło o to, żeby był taki rodzaj bezpiecznika w tym wszystkim. Do tego oczywiście była dorobiona cały sztafar związany z chodzeniem w mundurach. No i taką służbą parawojskową. Leśnicy zawsze bardzo chcieli być służbą mundurową i niestety do dnia dzisiejszego ją nie jest. W związku z powyższym ci, którzy znali sposób działania Lasów Państwowych, wpadli na pomysł, że wodami można byłoby zarządzać w podobny sposób. To znaczy, że
sprawy bieżące i operacyjne, że to załatwialiby pracownicy lasów, pracownicy Wód Polskich. Natomiast gdyby się zaczęło coś złego, coś dziwnego dziać, no to zawsze można zrobić ingerencję polityczną z najwyższego szczebla i coś wymyśleć. No i teraz mamy następującą sytuację. W tym całej konstrukcji zrobiono jeden duży błąd. To znaczy, o ile w lasach państwowych zatrudniano leśników, czyli ludzi, którzy mieli pewną etykę, o tyle w Wodach Polskich zatrudniano ludzi po linii politycznej. To znaczy, trzeba było, tak powiem, należeć do odpowiedniej opcji, szło się do przepłatnej pracy. Dostawało się mundurek na odpowiednim szczeblu. No i oczywiście no był ten element tego bezpiecznika. O tym, że ten bezpiecznik był dobrze wymyślony i że zadziałał, to prawda jest taka, że żadnej sensownej wiedzy na temat tego, co się dzieje w Wodach Polskich, nie mamy, bo żadnej tego typu informacji czynnik polityczny nie wypuszcza na zewnątrz. Mam nadzieję, że przyjdzie dzień, że się wszystkiego kiedyś dowiemy. To tyle a propos działania działania Wód Polskich, które można podsumować dwoma słowami, to znaczy, co się stanie z lasami państwowymi, jak wrzucimy leśników i na to miejsce wprowadzimy nominatów politycznych. To będziemy mieli, zostaniemy wtedy polskim wodem. To tyle, żebyście Państwo widzieli, jak ta dziwna instytucja działa. Serdecznie Państwu dziękuję za wysłuchanie odcinka, zapraszam do subskrybowania i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do następnego odcinka.